Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka w horoskopie na marzec 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskopy, które dla Was tutaj przedstawiam, są oczywiście horoskopami ogólnymi i nie z każdym wszystko będzie tutaj musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem nie ma co przedłużać, moi drodzy, przechodzimy do horoskopu. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie kartami tarota. Co Was czeka w takich sferach życia jak finanse, praca, uczucia oraz zdrowie, a na sam koniec wyciągniemy sobie kartę rady na ten miesiąc. Także oglądajcie film do samego końca. Patrzymy. Zodiakalne byki i sfera finansów. Karta kapłanki. Karta kapłanki mówi o tym, że w tym miesiącu na jaw powychodzą jakieś tajemnice. Sytuacje odnośnie sfery finansowej, które do tej pory były zakryte, zamglone i niepewne, mam pokazane, że powychodzą w tym miesiącu na jaw i wy dowiecie się nowych rzeczy. Dowiecie się nowych rzeczy, o których wcześniej nie mieliście w ogóle pojęcia. Może wyjść na to, że jakaś część pieniędzy niestety zniknęła z waszego konta. Albo wręcz przeciwnie, może okazać się, że na waszym koncie jest więcej pieniędzy i będziecie się zastanawiać, skąd to się tak naprawdę wzięło. Karta mówi o tym, abyście w finansach w miesiącu marcu posługiwali się swoją intuicją, gdyż wasza intuicja, ten wasz wewnętrzny głos bardzo dobrze wam podpowie. Jeżeli będziecie mieli wejść w jakąś nową spółkę, czy podjąć jakąś nową działalność, jakieś nowe w ogóle działanie związane z finansami, słuchajcie się swojej intuicji, słuchajcie się swojego wewnętrznego głosu, gdyż on po prostu wam dobrze podpowie, on po prostu wam dobrze doradzi. Zobaczmy na pracę. Najpierw na osoby, które pracują. No, osoby, które pracują, nadal będą pracować. Karta 9 buław. Natomiast ja mam pokazane, moi drodzy, że ten miesiąc pod względem pracy może być dla Was bardzo męczący i bardzo wyczerpujący. Do tego stopnia, że co niektórzy z Was będą mieć wewnętrzną potrzebę, aby zrobić sobie przerwę. Co to znaczy, aby zrobić sobie przerwę? Być może wziąć tutaj kilka dni urlopu, odpocząć. Zbyt dużo obowiązków było na waszej głowie i jesteście w marcu bardzo przeciążeni. Warto tutaj jednak zregenerować swoje siły, gdyż to wam po prostu się tutaj przyda. Także proszę, abyście się na tym skupili, moi drodzy. Uda wam się załatwić tak naprawdę wszystko to, co będziecie chcieli załatwić w tym miesiącu. Natomiast ja mam pokazane, że będzie trzeba do pewnych spraw podejść kilkakrotnie. Czyli nie będzie tak, że raz podejdziecie do danej sprawy związanej ze swoją pracą i od razu ją załatwicie, tylko kilka razy będziecie musieli podejść do danej czynności, aby mogła ona zostać sfinalizowana z takim skutkiem, aby był dla Was zadowalający. A zobaczmy dla osób niepracujących, które tutaj pracy szukają. Karta gwiazdy. No, jeżeli chodzi o osoby niepracujące, które szukają pracy, jak najbardziej tak, moi drodzy, macie szansę znalezienia pracy. I to takiej pracy, o której marzyliście. Pracy, która będzie waszym spełnieniem marzeń. Pracy, dzięki której wy będziecie czuć wielkie szczęście. To jest wartowny miesiąc dla osób, które szukają pracy. Jeżeli ty chcesz znaleźć nową pracę, nie zwlekaj. To nie jest czas na to, aby zwlekać. To jest czas na to, aby działać. Masz szansę na znalezienie nowej pracy, masz szansę na znalezienie pracy, która będzie dla ciebie spełnieniem marzeń, która da ci wiele satysfakcji, zarówno tej emocjonalnej, jak i tej materialnej. Dlaczego mówię emocjonalnej? Dlatego, że spełnienie emocjonalne w pracy też jest bardzo ważne. Tak, nie wystarczy tylko zarabiać dużych pieniędzy, jeżeli robisz coś, co cię męczy, jeżeli robisz coś, co jest dla ciebie katorgą. Wtedy to po prostu nie ma sensu. Naprawdę. Uczucia. Zobaczmy. Cóż u singli?
czy single mają szansę na znalezienie nowej miłości. Single są w karcie wisielca. Single są tutaj w zawieszeniu. Moje kochane byki. Przede wszystkim tak, wy musicie się zastanowić, czego chcecie od sfery uczuć. Gdyż ja tutaj widzę, że single spod tego znaku zodiaku od dłuższego czasu są same i nie potrafią wejść tutaj w nowy związek. Jesteście w takiej energii zawieszenia. Jesteście w energii, która tutaj nie pozwala wam na to, aby wejść w nowy związek. Co prawda możecie tutaj poznawać jakieś nowe osoby, ale wy nie macie w sobie takiej energii, która da wam to, abyście wy byli w stanie rozwijać dalej te relacje, czyli przychodzą do was tylko takie relacje, które się szybko zaczynają i niestety równie szybko kończą, co nie jest dla was tutaj absolutnie dobre. Nie widzę tego, abyście w tym miesiącu mieli znaleźć nową miłość, ponieważ wy nie jesteście jeszcze energetycznie gotowi na to, aby wejść w nowy związek. A osoby właśnie w związkach, nasze pary spod znaku byka, popatrzmy, cóż dla was. Karta wiary. Jeżeli chodzi o pary spod znaku byka, osoby, które są w związkach, na pewno jesteście bezpieczni i nie musicie się tutaj bać o swój związek. Twój partner jest w tym miesiącu wierny, twój partner jest sprawiedliwy i ja mam pokazane, że twój związek jest bezpieczny. Jeżeli martwisz się o to, czy jakaś nieprzyjemna sytuacja może mieć zdarzenie, no to oczywiście zawsze może mieć miejsce. Natomiast ja mam pokazane to, że cokolwiek by się działo, twój związek z twoim partnerem, z twoją partnerką jest na tyle silny, że na pewno nic na ten moment życia nie jest w stanie go zepsuć. Także myślę, że to jest w tym momencie dla ciebie najlepsza informacja, drogi byku, że twój związek jest stabilny. I nawet jeżeli coś nie działoby się tak, jak ty byś sobie życzył, to ty i twój partner, wasz związek jest bezpieczny, także nie musisz się o nic tutaj martwić. Zobaczmy na zdrowie dla zodiakalnych byków. Jeżeli chodzi o zdrowie, to będzie trzeba tutaj podjąć jakąś decyzję. Ważna decyzja do podjęcia, która już tutaj dłużej nie może czekać, nie można dłużej zwlekać z tą decyzją, moi drodzy. Co niektórzy z was będą podejmować dwie opcje, jeżeli chodzi o leczenie, czy pójść i leczyć się u jednego lekarza, czy pójść i leczyć się u drugiego lekarza, to jest tutaj pokazane. Natomiast jeżeli chcielibyście wiedzieć, co tutaj może mówić karta, jeżeli chodzi tak o ciało fizyczne, to na pewno warto tutaj skupić się na swoich nogach, ale też trzeba tutaj troszeczkę zwrócić uwagę na żyły, na tętnice, na naczynia krwionośne, gdyż to jest tutaj pokazane. No i zobaczmy radę dla byków na ten miesiąc. A z mieczy. Odcinaj się od wszystkiego tego, co jest dla ciebie złe, co już nie ma prawa bytu w twoim życiu. Jeżeli chcesz podpisać jakąś ważną umowę w tym miesiącu, jest to dobry miesiąc, gdyż podpiszesz rzetelną umowę, z której będziesz zadowolony długoterminowo. Ślicznie wam dziękuję, moje drogie byki, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie filmy do samego końca. Ja tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.